W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak Nacz pokonuje potężny sultanat Mameluka. To jest Nacz. A tutaj dużo silniejszy Mameluk. A tutaj kiedyś były wojska Mameluka. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Zaczynamy mając piasek, jeszcze więcej piasku i kto by się spodziewał, piasek. Ja nie wiem, czy oni to zboże hodują. Forma rządów to federacja plemienna. Dawno taką nie graliśmy przecież. I tak na końcu możemy z niej tworzyć hordę. Tym krajem możecie zdobyć też to bardzo rzadkie osiągnięcie, które polega na tym, że musicie zacząć grać jako Nacz oraz posiadać na koniec 500 sunnickich prowincji. Możecie też zagrać pod to osiągnięcie Desert Power, ale je możecie zrobić dowolnym plemieniem z regionu Arabii. Nacz też dostał bardzo duże, nowe i unikalne drzewko misji, które w zasadzie prowadzi nas najpierw do utworzenia Arabii, bo mamy tutaj taką decyzję, i następnie do dalszych podbojów, w zasadzie w kierunku czy to Francji, czy to Indii. W zasadzie wszystko to, żeby łatwo zdobyć właśnie achievement Jihad. W międzyczasie możecie się zmienić na Arabię, co powinno wam jeszcze kilka rzeczy tutaj umocnić. Co najważniejsze, bardzo jest ważna misja United Homeland, ponieważ wam zdejmuje ograniczenie technologiczne, które występuje przy tworzeniu Arabii. Tyle słowem wstępu, teraz przejdźmy do tych wszystkich ważnych rzeczy, które trzeba zrobić przed odpauzowaniem. Bo jest tu dość nietypowo. Na przykład zaczynamy bez żadnego negatywnego przywileju. Jako, że przewiduje duże podboje na starcie, rozdaję przywileje tylko na dodatkowe Monarchy Points. Następnie odbieram ziemię, rekrutuję dużo armii, możemy też zbić do połowy manpowera, bo wtedy wykonamy misję na 75% manpowera i dostaniemy wtedy tańszego doradcę. O ile nam się trafi, ewentualnie możemy wziąć jeszcze, jeżeli by nam zależało, a w sumie nam zależy na tym, żeby dostać taniego doradcę administracyjnego, dlatego biorę resztę pożyczek i w sumie dorekrutowuję resztę armii. Tak, ten kraj jest bardzo biedny, bardzo biedny. No i mam szczęście, tańszy doradca militarny, o, jeszcze z obronnością fortów, więc teraz cofamy rekrutację naszego wojska i jak tylko odpauzujemy, pada nam tańszy doradca, na którego tak czy siak nas nie stać. Powiem wam szczerze, ja na początku zrekrutuję darmową kompanię, przekroczy to nasz limit wojska, ale bardzo szybko dzięki temu wykonamy naszą pierwszą misję i dostaniemy 10 punktów lojalności plemiennej, co pozwoli nam albo wzmocnić naszą kawalerię, albo odzyskać 6000 manpowera, lub pozyskać 6 kawalerii dodatkowych, ewentualnie może będziemy mieli szansę na jakiegoś dobrego generała. Chociaż tutaj nie ukrywam, chcę, żeby generałem był mój stary władca. Niech nas prowadzi do boju. A następcy pozbywamy się. Rywali nie rozdajemy do momentu 12 grudnia, bo dopiero wtedy będziemy atakowali. Testowałem też drugie podejście, które jest trochę inne, by stoczyć kilka wojen, w których upokarzamy naszych sąsiadów i zdobyć 1000 Monarchy Points. Jednak nie idźcie tą drogą, odradzam to. Obecnie sultanat Mameluka ma tak potężne misje, które pozwalają mu podbić cały ten region w 15-20 lat. No chyba, że ktoś mu przeszkodzi. Musimy podbić ten półwysep szybciej, niż on to zrobi. Też powiem wam szczerze, że kolejnym bardzo fajnym protipem jest to, żebyście zawarli jak najszybciej Royal Marriage z Imperium Osmańskim. Może was to przybliży w kierunku sojuszu. Kolejnym krajem, z którym warto zawrzeć tutaj sojusz, jest Etiopia albo Adal. W zależności, który z tych krajów przetrwa pierwsze wojny pomiędzy tymi krajami. Dlatego wysyłamy Royal Marriage do Osmana, za chwilę będziemy też z nim poprawiali relacje, ewentualnie moglibyśmy próbować Skwara Kundżulu, bo też jest rywalem mameluskim i w sumie nie jest to głupie, tylko tutaj musimy po prostu poprawiać relacje. Dobra, początkowo lecimy w kierunku legalizmu, a powiem wam szczerze, na początku jednak chcemy uderzać w tony mistycyzmu, te morale nam się przydadzą, jak i dodatkowy manpower od czasu do czasu, ale to jest pierwsze 10-15 lat, mogę o tym zapomnieć, potem wspomnieć, że będę to zmieniał, ale nie zapomniałem o mikołajkowej promocji na niebie. Promocja na wszelkiego rodzaju karty podarunkowe na Mikołaja, linki jak zwykle w opisie. Nie wiem czemu nie mamy kupca w Hormuzie, więc go tutaj wyślijmy. Zobaczmy, jakim dowódcą będzie nasz władca. A generał? Powiedzmy, że nasz władca wie, w którą stronę ustawić katapultę, żeby trafiła w cel. Wypada się cieszyć z tego faktu, prawda? Poprośmy naszych współplemieńców o złożenie nam przysięgi wierności, czyli tak zwane bajach, co nam daje troszeczkę roszczeń terytorialnych. Dobra, rozdajmy naszych rywali teraz i powiem wam, że mamy szczęście. Dobra, Medina nie ma sensu, Szachr jak najbardziej oraz Dawasir, bo Hasa nie wziął żadnego sojusznika, a to jest najcenniejszy kraj do podbicia w regionie, bo da nam dostęp do Basry i dalszych podbojów w kierunku Hormuzu. Znaczy, jesteśmy w regionie Basry, ale chodzi o właśnie, o, tutaj ten region, to miejsce. I naszym celem niech będzie zdobycie ich stolicy. Katifu? Będzie tutaj co prawda forteca trzeciego poziomu, bo jest tutaj i stolica, i forteca drugiego poziomu, to daje łącznie o dziwo 3. Zobaczcie, jest tutaj napisane. Więc musimy mieć pełen 9000 stack armii w tym regionie. No ale nasz władca wie, w którą stronę
wycelować katapultę, więc może zdobędziemy tą prowincję. O, ich władca jest bardzo dobrym generałem, wie jak szturmować. O, też bardzo dziwne, Mameluk nas lubi, co mi się nie zdarzało na moich poprzednich podejściach, trudno. No ale tak jak mówiłem, raczej będzie dość szybko naszym przeciwnikiem, więc poprawiajmy relacje i z Etiopią, i z Adalem. Pierwszy ogień idzie Etiopia, odpalmy edyk obronny naszej prowincji, armia przeciwnika się tutaj zebrała. I ewentualnie możecie chcieć zrobić coś takiego, że na przykład zostawiacie tutaj 1000 armii na tej jednej prowincji i idziecie atakować przeciwnika. Tylko, że ryzykujecie wtedy, że kiedy wyzerujecie jego armię, to zaatakuje go Hormuz bardzo szybko. Więc ryzyko, ale ja to ryzyko podejmę. 663 dni oblężenia, ale udało się, forteca zdobyta. No to lecimy zająć resztę kraju i kończymy tą wojnę. Zdobycie Chazu daje nam dodatkowo szansę na wprowadzenie instytucji, bo tak, nie wiemy czym jest feudalizm nawet. Zobaczcie, jak mało warte są te w ogóle terytoria, które właśnie zdobyliśmy. Bez problemu je korujemy. Nie będziemy do tego potrzebowali zbytnio idei administracyjnych. To, co teraz muszę sprawdzić, to jak tutaj się kształtują nasze dalsze sojusze, jakbyśmy chcieli coś popodbijać dalej. Znaczy, chcemy podbijać dalej, więc musimy wiedzieć, kogo atakujemy. I na pewno to nie będzie Dawasir, bo to jest wojna z Tymurem. Jakim cudem on ma sojusz z Tymurem? Nieważne. My mamy sojusz z Imperium Osmańskim. Następnie wyślimy naszego dyplomatę, żeby zrobić ręcznie roszczenie do Hormuzu. Chociaż zobaczcie, zdobycie tych terytoriów dało nam aż 13% ziemi koronnej. To ciekawie, dostajemy po Hormuzie. Chociaż mam okazję, bo Sharaman został zatkowany przez Mameluka, więc spróbujemy go zdobyć którąś z tych bezpiecznych prowincji. Baluchistan zostanie po prostu pokonany przez wojska Mameluka, a my lecimy zająć wszystkie prowincje jak najszybciej. Chociaż nie udało się zdobyć stolicę Baluchistanu, no prawie się zgodzi na te warunki pokojowe. Dużo pieniędzy bym od niego dostał. Doszło do wojny Jasu z Hormuzem, co jest dla mnie bardzo dobre, bo teraz ja wysyłam roszczenia do Hormuzu i za chwilę go również zaatakuję. On nie ma w tym momencie niestety żadnych sojuszników, a szkoda, bo chciałem go wykorzystać do zdobyciu Dawasiru. Płacę moje stare zobowiązania 1%, żeby zaciągnąć je od nowa i spłacić wtedy wszystkie nasze zobowiązania 4% ponownie. Gdzie one były? I doprowadzi nas do wypełnienia misji właśnie plemiennych, które dadzą nam roszczenia w zasadzie do większości Arabii Północnej, czyli terytoriów Mameluka, których nie podbije. Kasuję fortecę, bo szczerze mówiąc nie stać nas na nią, totalnie nas na nią nie stać. Muszaszy też nie zaatakujemy, bo weszli w sojusz z Gwarakundżulu, trudno. My na ten sojusz raczej szans nie mamy. W takim razie. Mameluk już do nas wysuwa roszczenia, więc no widzicie, to nie było po co brać z nimi jakiegokolwiek sojuszu, ale mamy zabezpieczenie z postaci sojuszu osmańskiego. W sumie niewiele mi to będzie kosztowało, ale zaproszę uczonego z jakiejś tam religii i weźmy sobie chyba shock damage, bo nic innego tak naprawdę tutaj ciekawego nie mamy. Ewentualnie kupiec, development, ale shock damage nam się przyda. Nasze plemię poprośmy o kawalerię. Wiem, że jest droga, ale musimy sobie z tym jakoś też poradzić. I teraz tak, z tej kawalerii ja zatrzymam 3 jednostki, które nam się rekrutują w naszej stolicy, więc 3 kasuję. I pamiętajcie, przywraca to wam manpower. Wyznaczam dalej naszych rywali. Jeden z nich będzie Hormuz, na pewno. A drugim? Dobre pytanie. Mam szansę podbić ten kraj? Zobaczymy. Nasza zielona plama rośnie. Rośnie. Pojawił mi się też następca, ale szczerze mówiąc nie jest to ważne, bo on i tak nie wejdzie na tron. Pamiętajcie, że w systemie plemiennym, kiedy wasz władca umiera, a następca jest niepełnoletni, no to następca też umiera. Mediny nie zaatakujemy, bo niestety ma gwarancję niepodległości od Mameluka. Mają sojusz z Beją, która jest totalnie po drugiej stronie Morza Czerwonego, więc jest poza naszym zasięgiem. Tak jakoś niefajnie te wszystkie sojusze mi się na razie tutaj poustawiały w okolicy. A z atakiem na Hormuz na razie się wstrzymuje. Jestem ciekaw końca ich wojny, bo oni swoją wojnę wygrają bez dwóch zdań. Czekaj. Tymur ma wojnę? Tylko z Hormuzem. Niepokojące. No i teraz wiemy, na czym stoimy. Atakujemy Hormuz od razu. Która jest najcenniejsza prowincja? Ta. Więcej piasku dla mnie. No i wraz z naszą kawalerią atakujemy ich armię, rozbijamy, nie powinno być tu większego problemu, zgadza się, lecimy aż tutaj i wszystko po drodze zajmujemy, po drodze do ich stolicy. Chyba cieśniny w Hormuzie wojska Tymura nie przejdą, tak mi się wydaje. I powiem wam szczerze, że najśmieszniejsze jest to, że w wyniku tej wojny Tymur się bardzo zadłuża, więc możliwe, że zaraz zaatakujemy to plemię Dawasiru. Czas na pielgrzymkę i poproszę więcej ochotników do wojska. I rozbijamy do końca wojska Hormuzu, super. No to jednak te bonusy do kawalerii na początek bardzo się przydają. Możliwe, że nawet je wezmę, ewentualnie manpower dalej, bo generał cały czas jest dokładnie taki sam, chociaż pamiętajmy też, że mamy ulepszenie z misji za chwilę do tego rozwinięcia rządowego, tylko gdzie ono było? Gdzieś tu jest! Ale weźmy sobie bonus do kawalerii. W sumie na 10 lat, ale naprawdę potrzebuję zdobyć tą prowincję? To dawajcie pieniądze. Nasza zielona plama rośnie i za chwilę Oman będzie naszym celem.
O tak, bardzo dobrze. No to nawet od razu tą wojnę polecimy, tylko zajmijmy się naszymi stanami społecznymi, bo w tej wojnie nie dostałem nic ziemi. Słuchaj, miałem tyle procent. Czy oni znowu coś pozmieniali w ziemi koronnej i mechanice? Dobra, to jest moment, w którym będę się już przełączał na Montle Piety plus 1, znaczy 1/10. Religijni dyplomaci też mogą nam się przydać. I na razie naszym stanom nadałem odpowiednie przywileje, które wam teraz pokazuję, ale bez tam jakichś ciekawych rzeczy. Tańszy doradca, co prawda nie zbijający nam inflacji, ale dodatkowa siła misjonarzy też się przyda. Stłummy jeszcze bunty, które nam wyrosły na plecach od tych zdradzieckich rzeczy. Następnie bierzemy Oman jako naszego rywala i za chwilę go atakujemy. Dawasir nie wzywamy osób do tej wojny, to jest wręcz oczywiste. Atakujemy w tą stronę. Pierwsze nasze uderzenie pójdzie na Dawasir, Oman pójdzie oblegać tą fortecę, więc to nie będzie żaden problem dla nas. Chyba dostaje strasznie dużo tej jedności plemiennej. Z czego my tak to naprawdę dostajemy, bo nigdy na to nie zwróciłem uwagi. Aha! Za wygrywanie bitew, upokarzanie rywali. Wiecie dlaczego ja nigdy tego na to nie zwróciłem uwagi? Bo to nie jest w formie listy, tylko jakiś opis. Kto normalny czyta opisy? No dobra, ja czytam czasem. A tym szybciej nam spada, im większy mamy kraj. Rozwijam nasz poziom technologii militarnej do 4, co powinno nam przyspieszyć wojnę z Omanem. Zgadza się. I czy my mamy dalsze roszczenia terytorialne? Nie. Dlatego moich dyplomatów wysyłam i niech wysuwają roszczenia terytorialne do naszych sąsiadów dalszych. Chcemy jak najszybciej Półwysep Arabski podbić. Jak widzicie, 1000 żołnierzy zostawiłem na stolicy Dawasiru. Co prawda jej nie zdobędziemy, ale też nikt inny jej nie zdobędzie i Dawasir nie będzie mógł tutaj produkować wojska w tej prowincji. Tymczasem my uderzamy, o, gdzieś na wojska Omanu. Uciekają przed nami, bardzo uciekają, ale tutaj wszędzie są nasze fortece, więc nie mają szans. Niech tylko kudeczka nam się pojawi. Teraz zwróciłem uwagi na to. Fajny model. W sukience chodzimy. I niszczymy. Nasza potężna kawaleria i przewaga w technologii, jak i szczęście w kostce niszczy armię Omanu. Halo, ta armia powinna przestać istnieć w ogóle. To przestaje istnieć teraz. Nie? To teraz. Tak. Harmonia religijna. A propos religii, co mi to teraz nawraca? Dobra, na szczęście nasz cel do wykonania misji. Czy my potrzebujemy jakiejś pomocy od Imperium Osmańskiego? Dajcie mi pieniądze może. Wow. Wow. Naprawdę jestem wdzięczny za tą ilość pieniędzy. Wysuwam dalsze roszczenia terytorialne już do Mahry i wszystkie oczywiście stany dodaję do naszych twardych korów. Musimy to robić, inaczej nie będziemy nic zarabiali. Dobra, już mamy 14% w Hormuzie, 9% w Basrze. To akurat bardzo dziwne, że tak mało. Czy my mamy tu jakieś fajne prowincje? Na przykład takie, w których bym mógł wprowadzić renesans? Oj tak! Bizancjum. What the fuck? Co tu się wydarzyło? Kto stworzył to imperium? Kolejne plemiona podbijamy, a w zasadzie to kolejne emiraty już podbijamy. Oman to kiedyś było spore imperium, by the way. W zasadzie to królestwo. Dobrze, i teraz władcy Nadżu możemy atakować dalej. I zobaczcie, dostajemy jeszcze więcej żołnierzy na 30 lat, 30 poparcia plemiennego. Bardzo dobrze. I to poparcie, szczerze mówiąc, wykorzystam po to, żeby może mieć te bonusy stałe. Nie. Aha, dostałem na drugą część cieśniny Hormuzu roszczenia na Tymura. No chyba nie wykorzystam tego. Dobra, potrzebujemy dyplomatycznego doradcy. I szczerze mówiąc, wykorzystałbym najchęciej tego do handlu, ale niestety jest dla nas za drogi, to weźmy może z dyplomatyczną reputacją, może wtedy uda mi się zdobyć sojusz na przykład z Etiopią. Bardzo mi niedużo do tego brakuje. Naszą lojalność plemienną wykorzystujmy, żeby zwerbować więcej kawalerii, której tak naprawdę nie potrzebuje. I co najważniejsze, pozmniejszajmy wszędzie autonomię. Bunty raczej nie będą dla nas straszne, potłumimy je albo przy pomocy naszej normalnej armii, albo za chwilę będę mógł ponownie rekrutować wolną kompanię, bo się jej pozbyłem, bo powinno mi się zwiększyć. Tak, do 7000 z 4 i wtedy ją zrekrutuję. No wykonajmy tą misję, no ile tu mi zostało czasu? Ponownie pospłacajmy 1% pożyczki, by za chwilę wziąć je ponownie, bo teraz powinny być znowu większe. No, są dużo większe. No i w zasadzie, jak widzicie, całe zadłużenie mojego kraju zostało rolowane i mamy samo 1% pożyczki, dzięki czemu nasz budżet aż tak źle nie wygląda. Tu przed chwilą było 7 golda. Teraz jest -4,43. Wydaje więcej niż zarabiam. I ta inflacja. Niestety tak wygląda gra, kiedy macie Imperium Piasku. Dobra, i jestem zmuszony ustalić ponownie skupienie na punktach administracyjnych. No i możemy teraz promować Szurę. Niestety, no dużo na tym nie skorzystam, bo mam jednopoziomowych doradców, ale myślę, że tak czy siak warto jest pójść w tą stronę, żeby jak najszybciej wykonać tą misję, bo będziemy mieli stabilniejszy kraj. Ale nie mam wyrobionej opinii na ten temat, więc jeżeli uważacie, że na przykład warto jest poczekać z tą misją na jakiś konkretny czas, to dajcie mi znać koniecznie w komentarzu. No nie, Mikhaf zerwał sojusz z Rashidem. No co za... Musimy robić w takim razie roszczenie kolejne, ale dzięki temu sam Mikhaf będzie dla nas bardzo łatwym celem. Nasze wojska plemienne przekraczają granicę, uderzamy, dostajemy, łupnie
łupnia? Nie, przeciwnik dostaje łupnia, no i zajmujemy cały kraj. Strasznie, ale to strasznie dużo lojalności plemiennej tutaj dostajemy. Okej, myślę, że ta kultura warto jest ją uczynić naszą akceptowalną. Spróbujmy jakiegoś może fajnego generała dostać. Jest fajny generał. Dlaczego jest tak? Dlaczego? Ja się pytam, dlaczego jest tak, kiedy macie ciężką kampanię, macie w sojuszu Imperium Osmańskie, ten jeden raz wam się udało, to Imperium Osmańskie popełnia samobójstwo. Dlaczego tak się dzieje? No chyba, że wygra taką wojnę, ale śmiem w to wątpić. Muszę też jakoś zwiększyć wpływy Dihimi, bo potrzebuję do tańszej technologii, ale nie kosztem lojalności Ulemy. Yeah. I koniecznie musimy teraz wykonać tą misję na lojalność naszego stanu, emirów, nieważne, żeby dostać ten przywilej na tańsze rozwijanie piasku. Jak widzicie, moi dyplomaci zaczęli poprawiać relacje z kolejnymi krajami, bo coś przewiduje, że Imperium Osmańskie będzie niechętne do stawania w naszej obronie, jakby co. Aha, niepotrzebnie tutaj taką dużą armię trzymam. Cofamy się. A w zasadzie niech zdobywa mi to Mameluk, bo okazało się, że te... Wow! Żadne dziecko nie może być nowym Hanem, jak nic. Widzicie? Na tym to polega. I tutaj powoli nawracam również wszystkie prowincje na religię sunnicką. Co prawda Ibadi jest znacznie lepszą religią, więc możecie rozważyć przejście na nią, bo wtedy dostajecie Goods Production Modifier, taki modyfikator do produkcji dóbr we wszystkich waszych prowincjach. On jest bardzo mocny. Ale znowu, jako sunnita możecie mieć więcej kawalerii w armii. Dobra, możliwe, że będę wtedy zmuszony zawrzeć jakieś bliższe relacje z Imperium Temura, dlatego wchodzę w nie. I niedużo mi brakuje, żeby mieć już sojusz z Imperium Etiopii. Dobra, mamy to. Mamy sojusz z Etiopią i mamy sojusz z Imperium Temura. Bo kiepsko widzę mojego byłego sojusznika. Znaczy, jeszcze go mam w sojuszu, ale to źle wygląda. To naprawdę źle wygląda. No, wyślijmy też dyplomatów, żeby nam zaczęli budować punkty przysług zarówno u Etiopczyków, jak i w Imperium Temura. Tymczasem najeżdżam Rashid. Już prawie nie tracę, muszę tylko nie utrzymywać armii. I wiecie co? Ja myślę, że teraz będę wprowadzał renesans w tej prowincji, ewentualnie w tej prowincji, jak tylko przeniosę tutaj stolicę. Co tu się dzieje? Gruzja podbija czarną owcę. Naprawdę! To jakieś dzisiejsze podejście jest masakrycznie złe. Dobra, robimy roszczenie do Musaszy. Jaki to jest zły widok. To jest naprawdę zły widok. Co tu się stało. Zdobywamy Rashid i jest tutaj o tyle to ważny region, że ta forteca jest naprawdę bardzo ciężka do przejścia. I dostajemy też monument. Nie za dobry, ale zawsze. Dobra, wykonujemy misję na poparcie emirów, w czym wesprą nas nasi szejkowie. Znaczy, wydaje mi się, że pierwsza decyzja jest o tyle gorsza, że jeżeli tutaj nie mamy gwarantowanych jakichś lepszych generałów, no to w którymś momencie zatrzymamy się na 60 punktach Army Tradition, a to nie jest dużo, realnie. Tutaj koszty kawalerii byłyby dla nas bardzo przydatne, no i ten bonus na dłuższy czas również bardzo przydatny, tym bardziej, jeżeli byśmy planowali iść w arystokratyczne idee. Mielibyśmy dużo tańszą kawalerię. Więc tak naprawdę to jest wybór między tymi dwoma rozwinięciami i powiem szczerze, ja pójdę jednak w lepszą kawalerię. Naprawdę muszę wydewować 20 razy. Och. No i się spóźniłem. Niestety. Nie zaatakujemy Musaszy. Naszą nową stolicą będzie Katar. Są tutaj gemsy, więc ulepszymy sobie tą prowincję do momentu wprowadzenia renesansu. Wiem, że nie muszę tego robić, że mógłbym go nabyć, tylko musiałbym nie być na minusie. A oto bardzo, bardzo ciężko. Więc najpierw rozwijam do 15 poziomu i poczekajmy na 50 punktów administracyjnych, żeby zwiększyć tutaj infrastrukturę i rozwijamy to dalej. Dobra, i wykonujemy misję właśnie na rozwijanie prowincji w naszym Harsh Desert. I tak, prowincja Awal nie spełniała tych warunków, dlatego jej nie rozwijałem. Odzyskaliśmy 5%, super, i bierzemy przywilej na jeszcze tańsze rozwijanie. Rozwój oaz. No, powiem szczerze, bardzo fajnie. Okej, mamy chyba okazję. Jemen ma sojusz z Mediną, więc to oznacza większą wojnę. A atakujemy Jemen. Tych krajów tutaj nie wzywamy osobno, bo to będzie zawsze prowadziło do większej wojny. Tym bardziej, że nie są one jakieś duże, więc na pewno je podbijemy. Agresywnej ekspansji też z tych prowincji nie powinno być dużo, bo jak widzicie, one mają bardzo niski development. A która z tych prowincji dla nas jest bardzo ważna? I to jest chyba ta prowincja. Bo teraz, skoro jesteśmy krajem z tego regionu, o danej kulturze, możemy stworzyć kopalnię złota dokładnie w tej prowincji. Jest ona co prawda gorsza od normalnej kopalni złota, ale to zawsze kopalnia złota na granicy z Mamelukiem. Będzie wesoło. Pierwsza reforma rządowa i chcemy raczej mieć dodatkowe pieniążki. Nie. Więcej ochotników do wojska. Ej, oni mi przeszli tą fortecę. Oj, myślałem, że ją zatrzymamy ich na tej fortece. No to trudno. Odstąpię od oblężenia tej fortecy i lecimy toczyć bitwę. Ale niszczymy tego przeciwnika. No zobaczcie, w jednym uderzeniu szarży mojej kawalerii rozbiłem jego armię. Wow. Zobaczmy uderzenie na te 6000, jak to będzie wyglądało. Boż, jestem tego ciekaw w tym momencie.
momencie, no niszczymy totalnie. Ej, to może nie powinienem się aż tak bać tej wojny z Mamelukiem. Zająłem hard mode, teraz lecimy podbijać moje prowincje i będziemy dalej atakowali za chwilę. O, już tak mocno nie bije. Prowadzamy renesans, może go komuś sprzedam nawet i pojawia się w naszej prowincji Faceiting. O to chodziło. Dobra, podbijamy tą nację i czas rozwijać tutaj koniecznie kopalnię złota, jak tylko okorujemy te prowincje i przyłączymy do naszego kraju. I staliśmy się z jednym z najpotężniejszych krajów na świecie. Nawet dość szybko, w 20 lat. Dobra, i skasowałem tą fortecę, bo ta jest jeszcze lepsza. Ponownie pozmniejszajmy autonomię, co powoduje, że możemy już za jakiś czas, w zasadzie to już mogę to zrobić, możemy rozbudować naszą kopalnię złota w Machrze. Dosłownie, zmieniłem tutaj produkcję dobra, tylko jest ono niestety zmniejszone o 20%. I ponownie porolujmy moje kredyty, bo są gigantyczne. Płaćmy najpierw te 1% prawie, żeby zaraz je ponownie brać. I szczerze mówiąc, tak powinno się grać tymi małymi krajami, które nie zarabiają pieniędzy, a muszą toczyć dużo wojen. Rolujecie cały czas te kredyty. No i prawie wszystko spłacone. 4 drogie kredyty mi zostały. Ale jestem już na plusie. Ale czemu tak mało mi płaci Temur? Czemu on jest... Och! I pamiętajcie, że jako kraj islamski macie możliwość palenia waszej korupcji poprzez wydawania właśnie waszego legalizmu, co też daje wam pieniążki i możecie dalej spłacać wasze zadłużenie. Ale naprawdę mogę mieć Vijayanagar i Bahmanis jako rywali? Wow! To Vijayanagar zdecydowanie. W sumie to trochę żałuję, że rozwinąłem moją prowincję w Kairze, skoro tutaj byłby Hormuz dużo lepszy do tego. No ale trudno. Kairze, Katarze! No i w sumie mamy okazję, żeby dokończyć sprawę naszego wybrzeża, dlatego atakujemy i podbijamy wszystko. I super, Etiopia chce mnie już wspierać w moich wojnach. To wie, może to jest czas, żeby zaatakować sułtanat mameluski, tym bardziej, że mamy bardzo słabego sułtana. Może właśnie spłacę kolejne pożyczki dzięki temu wydarzeniu, ale w tej wojnie nie liczę na pomoc Imperium Osmańskiego. No i już prawie całe wybrzeże zdobyte. No niestety nie było mi to dane zdobyć całego Machru. I super, tutaj dalej polecimy z handlem w naszym regionie, czyli bogactwo i siła. Nam da tańszego doradcę, plus płacimy troszeczkę więcej pożyczek, albo zbudujemy bardzo ważną fortecę. I myślę, że ja zbuduję tą bardzo ważną fortecę. Przymierzam się już do pierwszej wojny z sultanatem Mamelu. Czy oni coś zmienili z uczonymi z innych religii? Pamiętam, że zawsze kiedyś miał przywilej, to nie było tego wymogu na piety minus 50. Chyba muszę wreszcie przeczytać change loga. Pierwsze idee i powiem wam szczerze, dla naszego kraju raczej arystokratyczne będą świętym wyborem, ewentualnie jakościowe, żeby wzmocnić naszą kawalerię i potem mieć dodatkową dyscyplinę. Ale jak się miałem okazję przekonać ostatnio, idee arystokratyczne są bardzo mocne, zresztą będą odpowiednie do dalszej gry, bo możemy albo wybrać potem dalsze granie pod Tol i pójść w infrastrukturę, albo możemy pójść pod podbój i wybrać administracyjne, ewentualnie pod jeszcze większy podbój i wybrać dyplomatyczne, albo pod jeszcze większy podbój bez agresywnej ekspansji i silniejszą kawalerię i pograć szpiegowskie idee. Arystokratyczne skalują się świetnie z wieloma ideami po prostu. Już teraz nasza kawaleria jest silniejsza. Chyba dzisiaj nie mam naprawdę szczęścia do sojuszników. Zobaczcie, Tymur za chwilę będzie miał wojnę domową. Dobrze, że to sprawdziłem. Jeszcze Imperium Osmańskie wspiera niepodległość kilku z tych krajów. Chciałbym od nich coś uzyskać, ale wygląda na to, że po prostu zrywamy sojusz. Dobra, kolejny następca już jest trochę lepszy. Niech zostanie na razie. Tylko zerwałem sojusz i już Tymur dostał wojnę. O, upadek Imperium. Ale czekaj. W tej wojnie bierze udział sułtanat mameluski. Poprośmy Etiopię, żeby przygotowała się do wojny. Nasza forteca gotowa. Super. Odpalmy tutaj od razu edykt defensywny. Chociaż ja się spodziewam, że mój przeciwnik raczej przejdzie tędy. Przez Muszaszę, przez Kwara Kundżul, czyli w sumie przez Irak. Więc nabywam kompanię najemną, tą najmniejszą. Chyba, że mam... niedużo. No i pięknie. Etiopia atakuje prosto na Kair. My atakujemy na Mekkę. Bunty już mi się odpaliły. Bardzo fajnie. I jednocześnie możemy reformować dalej nasze społeczeństwo i weźmy, żeby nasze wojsko było tańsze. I żeby nam tutaj pomóc, to weźmiemy Cavalry to Infantry Ratio. Ewentualnie możemy wziąć bonus do walki na terenie, jakim jest nasza stolica. No tylko, że teraz stolicę nie mamy na pustyni, tylko mamy na przybrzeżnej pustyni, a tych prowincji aż tak dużo tutaj w sumie nie ma. Chyba. Ciężki wybór tak naprawdę. Ewentualnie agresywna ekspansja, bo będę dużo podbijał. Weźmy więcej kawalerii. No, zerwanie tego sojuszu to był dobry wybór. Mogę wezwać Imperium Osmańskie do tej wojny? A czemuż by nie? Na razie jeszcze aż tak dużo tych terytoriów nie chce Osman. Dobra, ja wziąłem Etiopię jako taki bunkier, na który miał zatrzymać się wojska egipskie, tylko tak się składa, że Etiopia skasowała wszystkie swoje fortece. Dlaczego mi dzisiaj tak idzie? Dzięki Etiopii, byłaś fajnym sojusznikiem w tej wojnie i w ogóle straciłaś ze mną sojusz. Dzięki ci wojska syryjskie bijemy bez większego problemu. Gorzej z całą resztą. Chociaż chyba uda mi się dopaść podzielone wojska sułtanatu. Tak, no zobacz, jakie straty im zadajemy. I całą armię mu zniszczyłem.
jeden. Dobra, dobrze, jedziemy z mamelukiem. -2, bez znaczenia. Zobaczcie, jakie straty robimy. Nie wiem, co ten kraj ma w sobie, że tak mocno bije, ale to jest niszczyciel prawdziwy. Znaczy, wiem, jest to 6. technologia do 5. technologii. To robi różnicę. Ale ci nie wiecie o tym. Wiecie, co zauważyłem? Że ja mogę robić Scorched Earth na terytorium, którego nie zajmuję. Coś tu jest nie tak. Nadchodzi wielka rzeź wojska mameluskiego. Róbmy to, póki możemy jeszcze. Póki nie nadrobił technologii. Rzeź. Teraz przeciwnik dostaje -2. Ale go niszczymy. No nie mogę, nie mogę. Przecież to jest totalna anihilacja armii. Dobra, lecimy na Tombukt i będziemy kończyli tą wojnę. I mimo takich zwycięstw, ja praktycznie nic nie dostaję. Lojalności plemiennej. Okej, oczywiście Osman dałby nam punkty wpływów w momencie, gdybyśmy oddali mu Kandar, ale nie chcemy wzmacniać Osmana. On w którymś momencie będzie naszym celem. XD! Nie mogę! Co tu się wydarzyło? Timbuktu zdobyte, Tabuk zdobyty. Więc trochę powinniśmy mieć teraz lżej, jeżeli idzie o ruchy mojego przeciwnika. 7. technologia, czy coś nam da? No, trochę militarnej taktyki. To ja chyba wolę kawalerii. Nie wiem, dajcie mi tutaj znać, co wy byście wybrali. Ja wziąłem Cavalry Cost, Cavalry to Infantry Ratio. I bijemy się teraz kolejny raz z wojskiem mameluskim. On dostaje minusy, nadal go niszczymy, mimo iż nadrobił już technologię. Więc jest całkiem miło. W sumie to może błąd popełniłem, trzeba było Syrię na siebie przenieść, chociaż wtedy byłaby bardzo nielojalna. Więc kto wie, co lepiej byłoby tutaj. No i sultanatowi zabieramy naprawdę spory kawałek ziemi. Zależy mi na tych dwóch fortecach tutaj, bo ułatwią nam dalszą rozgrywkę i to bardzo w kolejnych wojnach przeciwko Mamelukowi. Ewentualnie też mogliśmy zabrać o jedną fortecę mniej, jeden obszar mniej i mocno zadłużyć ten kraj, ale niestety z tego zrezygnowałem z tego powodu, że Osman miał bardzo duży udział w tej wojnie, więc większość pieniędzy poszłaby do niego. My zdobyliśmy za to święte miasta i dostajemy teraz zniszczoną agresywną ekspansję na 30 lat i myślę, że to użyję tuż przed kolejną wojną z sultanatem mameluckim. Tak, będzie druga część Nadżu, bo wyszło mi bardzo długie nagranie. A tymczasem zapraszam do obejrzenia tej kampanii, gdzie jako Czechy staram się podbić całe Niemcy w 50 lat i nie upaść od koalicji.